Ho, 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 miśki! Mam wrażenie, że mi jakoś łeb zmalał od ostatniego roku, bo ta czapka mi trochę zjeżdża. 24 grudnia, magiczny czas, w którym pruszy śnieżek. Renifery z dzwoneczkami bieżą przez rozgwieżdżone niebo. Pucołowaty mężczyzna zakrada się do waszego mieszkania, aby zostawić wam prezenty i spożyć zostawione przez was ciasteczka. A zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. I ja też postanowiłam przemówić ludzkim głosem, czyli waszym głosem. Głosem osób, które pomimo tego, że seria skomentowania DIY totalnie nie jest kontynuowana na moim kanale, nadal bombardują moje DM-y milionami jakichś lifehacków i filmików i wszystkiego. Dziś jest Wigilia, nie mogę dać wam prezentów, bo bym zbankrutowała. Dlatego macie ode mnie taki mały fanserwis w stosunku do starych widzów. Lecimy z pluciem jadem! Jak za starych, dobrych czasów. Okej, zacznijmy od jednej rzeczy. Jak w szkole podstawowej. To nie jest DIY, które jest świąteczne, ale przed sekundą to znalazłam i stwierdziłam, że to jest tak bizar, że muszę wam to pokazać. Jest kolor czerwony, jest kolor zielony, więc powiedzmy, że to jest świąteczne. You wanna do the whole square. In between every crevice. Shake it. Everyone should learn how to do this, and it is the best kept secret. Shake it, shake it. I like to do this strategically colored, coloring it again by kind. Yellow to make sure. And just rinse out the extra. The glue will protect it, I think. Okay, now it's clean. To jest najgłupsza rzecz, jaką widziałam od dawna i jako, że już praktycznie nie robię tej serii, to musiałam to tutaj wrzucić. Ja p***dolę. Ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. No i jak mogliście się spodziewać, komentarze nie zawiodły, no nie? Mam flashbacki z Wietnamu, jak na to patrzę. Proszę, powiedzcie mi, że to jest troll, że ktoś sobie żartuje, że miał po prostu klawiaturę do wypierdolenia na szrot i stwierdził, że zrobi coś, co ludzi pod... na tyle, że będą pisać komentarze i jego profil na TikToku się wybije. Jeśli nie, to tracę kompletnie wiarę w człowieka. Homo sapiens musi skończyć. Słuchajcie tego, bo to jest crazy. Pisałam sobie scenariusz i miałam już cały segment i coś mnie tknęło, żeby pobrać ten filmik. I kurwa, żadna strona nie chciała mi działać. To byłam like, nagram ekran. I zaczęłam nagrywać, ale było od środka i odświeżyłam stronę i dosłownie w tym momencie filmik zniknął. Autorka po prostu go w***ała w kosmos. Mam nadzieję, że na tym fragmencie, co zapisałam, będziecie wiedzieć mniej więcej o co chodzi. Pomalowanie bombek farbką. Strasznie. Triggeruje mnie to, że to są przezroczyste bombki oryginalnie. I zamiast tą farbę tam wlać do środka, żeby to tak ładnie ukulać, tak jak zazwyczaj pokazują, żeby to robić. I wtedy na zewnątrz jest dalej śliskie, nic się nie kruszy, nic nie odpada, ta farba się tam nie łuszczy czy coś. To ktoś to pomalował pędzlem, tak żeby jeszcze były ślady tego pędzla widoczne. Czemu to jest minus 2 IQ? Mów. No a co do walorów estetycznych, serio? Szara farba? Na tyle było cię stać? To już nawet tym zasranym brokatem można było posypać, żeby było kurwa magicznie świątecznie. No cóż, no nie dziwię się, że ten film spadł z rowerka. Okej, więc... Coś się popsuło, nie było mnie słychać. I dwa DIY wypadły, więc nagrywam sobie to teraz, czekając na jedzenie. I ja tego nie widziałam w całości jak coś. I did secure it in some places with hot glue, and I used this color, but you can use any color that you want. And then I got this velvet ribbon from Dollar Tree and wrapped it around because we are making a cute little present. Of course, we had to make a bow. I did struggle with this, I'm not gonna lie, but you know what? We figured it out in the end, and that's all that really matters. And it turned out so incredibly cute. Guys, make sure to follow me for more. A ja już wiem, dlaczego to się tutaj znalazło. Pamiętacie może cegły z kokardką u Gargamela kiedyś na filmie? To ma bardzo podobny vibe. Jak widzicie, nawet zwykły pustek wentylacyjny może zamienić się w elegancki prezent, który pięknie udekoruje wejście do naszego domu. Cegły z
kokardką. Tylko to wymaga więcej upodlenia, bo taką cegłę to sobie bierzesz po prostu i przyczepiasz do niej kokardkę i jest zrobione. A tutaj owijać to wszystko w tą kokardę i jakby wszystko fajnie, ale po chuj. Tyle jest upodlenia nad tym, tyle jakichś już zmarnowanych itemów po to, żeby uzyskać item, który nie ma żadnego zastosowania. To trochę wygląda jak te ozdoby na przykład w galeriach handlowych są czasami, ale to twój dom to galeria handlowa? Trochę przykre, mordeczko. A może to jest po prostu po to, że na przykład komuś musisz zrobić prezent i chcesz mu dać gówno, więc dajesz mu to. Wiesz, jakby ktoś takie coś zrobił i postawił gdzieś, nie wygląda jakoś źle, no to jest przesady. No, cegła z kokardką była wiele gorsza. Cegła z kokardką miała przynajmniej duszę. Tak, czyli to, jakbyś to zobaczyła, to z takiej odległości, jakiej się powinno, czyli jakieś tam, nie wiem, 20 metrów, to wyglądałoby spoko. Wiesz, dużo rzeczy wygląda dobrze z odległości 20 metrów. Ja też wyglądam całkiem spoko na takiej odległości. Siema, tu mamy drugą część, jestem na lotnisku i oglądam, jak chłop kroi butelkę. Śliczne, piękne, brawo. Okej, lecimy z następnym, ostatnim już, bo ja lecę do Polski zaraz. To jest ten sam tutorial? Tylko ktoś inny to zrobił? Nie, jest inny jest, bo tutaj oklejają taśmą. Tego nie było wcześniej. Kojarzycie takie ozdoby, na przykład świąteczne, albo jakiekolwiek inne, jakieś takie ozdobniki, rzeczy, które się kupuje na jakimś takim podupadłym targu, jakimś odpuście. Nigdy nie mam na odpuście, ale jakby kleicie ten vibe. To mam wrażenie, że te itemy, które można kupić gdzieś właśnie w jakiejś wiosce pod kościołem, są o wiele bardziej quality. This is fucking disgusting. Dziękuję, idę na samolot. Ja rozumiem, to jest pomysł dla tych wszystkich rodziców, którzy pół życia opowiadali nam, jak to za ich czasów nic nie było, jak my mamy dobrze, kolorowe zabawki dostajemy pod choinkę, prezentów, tyle, że można się utopić w tych pudełkach zasranych, a oni co? Nic nie mieli, nic nie było w sklepach, ocet stał na półkach i jak ktoś dostał pomarańcze od świętego Mikołaja, to było kurwa święto, to on całował stopy kurwa Boga, że dostał tą pomarańczę. Proszę bardzo, starzy ludzie. To jest moment dla was, są święta, można zaszaleć. Oto nie jedna, a 8 pomarańczy w folii. Have fun, nigdy nie zapomnicie tego dnia. DIY, które zaraz zobaczycie, jest dość mocno absurdalne, natomiast zanim do niego przejdziemy, chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na ten kominek. A co to za gówno? Fuck? To jest jakieś inne, genialne dzieło 5 Minute Crafts? Szybki, 5-minutowy lifehack z rzeczy, które każdy ma pod ręką. Naklejki śnieżynki, miskę do wyjebania, farbę w sprayu i kupa wielką piłkę. Każdy to ma w domu. Co? Nie masz tego w domu? Co to jest za dom? To nie jest dom, jeśli nie ma w nim minimum kilku wielkich piłek, które możesz potem pomalować, zrobić z nich bombkę. Ja myślę, że powinna policja przychodzić. Masz piłkę? Dobrze. Nie masz piłki? Zapraszamy do więzienia. Życzę miłego siedzenia w więzieniu. Ta
tak, kurwa. Ten kominek to jest również propozycja dekoracji, którą możecie zaskoczyć całą rodzinę. Babciu, zobacz, w kominku pali się ogień, ależ przytulnie. Co? Ta folia parszywa obsrana? Ta stara baba jesteś i gówno widzisz. Klimatyczny pomysł, tak samo jak klimatyczne będzie zdzieranie tego z tynkiem. Dziobanie paznokciami w ścianie przy akompaniamencie krzyków mamy. Jeszcze nigdy nie było tak przyjemne. Święta, kochani! Otwieranie i zamykanie szafek, których używa się codziennie, jest dzięki temu tak bardzo komfortowe. Ciekawe jest to, że jakby lifehack to coś, co z definicji powinno poprawiać życie. Jakby haczyk życiowy, że tak lepiej jest teraz, taki, ale zrobisz. A większość z nich, myślę, pogarsza jakość życia. Czy może mi to nie zjeżdżać? Tak sobie zrobię. Wzięłam tylko dlatego, że chciałam dać ten kadr z pieskiem na miniaturkę. DIY to wygląda jak coś, co wymaga sporo pracy, jak na item, który piesek ze swojej ślicznej główki zrzuci w jakąś sekundę albo mniej. Jest też szansa, że będzie próbować to podgryzać. To już może nie być tak za bardzo bezpieczne. Takie moje życie psie teraz. Ho, ho, kurwa, ho. To, że można coś zrobić, nie zawsze oznacza, że warto to zrobić. Możesz przerobić doniczki na gigantyczne dzwonki. Jest to w twoim zasięgu, ale zapytaj samego siebie albo samą siebie, czy na pewno tego chcesz. By the way, tak bardzo chciałabym zaznaczyć, że ten pomysł startuje z punktu: mam zepsutą doniczkę, nie wiem, co mam z nią zrobić. Ale cały plan, ten misterny plan 5 Minute Crafts idzie się jebać. Idzie się jebać dokładnie w tym momencie, kiedy w magiczny sposób doniczka przestaje być uszczerbiona. Dziękujemy, znowu wam się udało zrobić nas wszystkich w chuj. Ale teraz mam flashbacki. Jezu, tyle było tych DIY z makaronem. Uwaga, powiem to, na co czekali wszyscy widzowie tej serii. Fuu, obrzydliwe! Jezus Maria, co to w ogóle jest? To ma być świecznik! Obrzydliwe! Czy to się będzie w ogóle trzymać? Czy to nie jest w ogóle jakieś zagrożenie pożarowe? Bo jak się przewróci na wigilijnym stole, to zajmą się serwetki, a potem obrus, a potem możliwe, że włosy babci. A tutaj mamy mój ulubiony symbol świąt. Żyrafa. Dobrnęliśmy do końca wszystkich DIY, które sobie przygotowałam na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i korzystając z okazji, że jest 24 grudnia, chciałabym wam wszystkim życzyć wesołych świąt, żebyście sobie miło spędzili czas z rodzinką, a jeżeli na przykład nie chcecie z nią spędzić czasu, to żebyście po prostu miło spędzili czas, żebyście sobie zjedli coś pysznego, żebyście się czuli dobrze, żeby wam było ciepło i żebyście byli uśmiechnięci, żeby to był miły dzień dla was. I każdy inny też, żeby był miły. I żebyście zasubskrybowali kanał Prostracja. Wtedy każdy dzień będzie miłym i dobrym dniem. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Weź przytul mamę, zadzwoń do mamy. Będzie jej miło. Pa, pa.